Dobrze. Szanowni Państwo, czy możemy zaczynać? To ja przywitam, tak? Tak, proszę. Szanowni Państwo, witamy na konferencji Koła Parlamentarnego Polski 2050 i będziemy na niej mówić o tym, co się stało wczoraj, jeżeli chodzi o odwiedziny pana prezesa Adama Glapińskiego w siedzibie jednego z klubów parlamentarnych. Uważamy, że nie są to standardy demokratyczne, ale mamy na to bardzo dobrą radę i dzisiaj chcielibyśmy przedstawić nasz wniosek i zaproszenie dla pana prezesa Glapińskiego, które dzisiaj wysłaliśmy. Szanowni Państwo, to jest jednak niespodziewana sytuacja i zupełnie wymykająca się spod pewnej kultury prowadzenia debaty parlamentarnej, że prezes Banku Centralnego udaje się na spotkanie wyłącznie jednego klubu i tam rozmawia za zasłoniętymi drzwiami, za zamkniętymi drzwiami o ważnych sprawach dotyczących polityki monetarnej. Dlatego dzisiaj zwróciliśmy się z wnioskiem do pani marszałek Witek o to, aby głosowanie nad kandydaturą na prezesa Narodowego Banku Centralnego zostało przesunięte na kolejne posiedzenie Sejmu. To jest niezwykle ważne, dlatego że Polska 2050 chce spotkać się z prezesem Glapińskim. Chcemy pana prezesa zaprosić na posiedzenie koła, w którym wezmą również udział nasi eksperci od polityki pieniężnej. I chcemy argumentami przekonać pana prezesa Glapińskiego do tego, aby honorowo odstąpił od kandydowania na kolejną kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Oto zaproszenie, które zostało skierowane na ręce pana prezesa. Pan prezes odpowiada za katastrofę w zakresie polityki pieniężnej. Dzisiaj obywatele polscy poszkodowani są po pierwsze wysokimi ratami kredytów, czego można było uniknąć, prowadząc odpowiedzialną politykę pieniężną, w odpowiednim momencie reagując na pojawiające się sygnały z rynku. Prezes tego nie robił, dając de facto carte blanche dla rządu do prowadzenia ekspansywnej polityki fiskalnej. Kompilacja tych czynników spowodowała dzisiejszą katastrofalną sytuację. Polska jest państwem, które zostało dotknięte jednym z najwyższych poziomów inflacji. Trzeba zatrzymać ten chocholi taniec, trzeba zaapelować do prezesa Glapińskiego o to, aby honorowo podał się, przestał kandydować na kolejną kadencję. Zapraszamy pana prezesa na posiedzenie Koła Parlamentarnego Polska 2050. Zapraszamy ekspertów od polityki monetarnej, od polityki fiskalnej. Nasi eksperci argumentami merytorycznymi będą próbowali przekonać pana prezesa do tego, aby honorowo odstąpił od kandydowania na kolejną kadencję. Szanowni Państwo, prezes Glapiński wielokrotnie przekonywał nas, że obywatele nie muszą znać się na ekonomii. Wystarczy, że znają się na tym eksperci i rząd, który zarządza polityką pieniężną i fiskalną państwa. No, niestety okazało się, że w Narodowym Banku Centralnym rządzi jastrząb, niestety obłąkany, a który nie dostrzega wciąż prawdziwych przyczyn powstawania w Polsce inflacji, a wczorajsza wizyta pana prezesa Glapińskiego na posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości tylko sprawia, że nasze wątpliwości, że polityka Banku Centralnego w kolejnej kadencji pod wodzą Adama Glapińskiego się nie zmieni, będzie równie mocno upolityczniona i będzie równie mocno nakierowana na ochronę interesów partii rządzącej, a nie ochronę bezpieczeństwa ekonomicznego obywateli i stabilność polskiego złotego, sprawia, że no, jeszcze bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że poparcie prezesa Glapińskiego na kolejną kadencję byłoby szkolnym błędem. Ale wierzymy, że wciąż jesteśmy w stanie przypowiedzieć razem z naszymi ekspertami panu prezesowi Glapińskiemu do rozsądku, by dostrzegł, jak bardzo upolitycznioną prowadził politykę pieniężną w państwie i jak bardzo w upolityczniony sposób wciąż myśli o swojej przyszłości. Ale nie chcemy być tylko krytykanccy. Zawsze jako Polska 2050 pokazujemy konkretne rozwiązania, które mogą w tej trudnej sytuacji pomóc łagodzić skutki, które odczuwają dzisiaj obywatele. Złożyliśmy już w Sejmie ustawę o pomocy kredytobiorcom w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Dziś u pani marszałek
złożymy kolejny projekt ustawy o wakacjach kredytowych. Bardzo cieszymy się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości kopiuje nasze dobre rozwiązania, a po tym jak powiedzieliśmy, że trzeba zmienić zasady funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, trzeba poprawić prawo w zakresie wakacji kredytowych i poprawić zasady funkcjonowania WIBOR-u, rząd zaczął dostrzegać te same problemy, ale robi to niestety w nieudolny sposób. Tak jest między innymi z wakacjami kredytowymi. Przedłożony przez rząd projekt ustawy, propozycja tych wakacji jest skomplikowana, nieefektywna. W naszej ocenie można zrobić to lepiej. Dlatego jeszcze dziś do pani marszałek trafi projekt ustawy zmieniający zasady funkcjonowania w polskich bankach wakacji kredytowych. To jest prosty projekt ustawy, który można powiedzieć wyrównuje nasze prawo do prawa europejskiego, bo nasze prawo w tym zakresie w Polsce jest niezwykle restrykcyjne. Proponujemy, by wakacje kredytowe można było zaciągać do 10% trwania umowy kredytowej, czyli a krótko mówiąc, jeżeli ktoś ma umowę 10-letnią, mógłby z takich wakacji skorzystać do roku, jeżeli 30-letnią do 3 lat, no, w zależności od własnego uznania. I to oznacza, że w gruncie rzeczy ktoś, jeżeli takie prawo byśmy wdrożyli, ktoś, kto dzisiaj nie wiąże końca z końcem, komu ciężko jest spłacać te wysokie raty, mógłby złożyć wniosek do banku i od następnego miesiąca w zasadzie nie płacić, zawiesić płacenie rat kredytu. Umowa na kredyt, zwłaszcza hipoteczny, z bankiem musi być umową partnerską. Bank musi brać pod uwagę, że któregoś dnia możemy się potknąć. Możemy zachorować i mieć mniejsze dochody, możemy stracić pracę, możemy z powodu drastycznie rosnących kosztów życia i rat kredytowych nie mieć przestrzeni do obsługi kredytu, wierząc, że ta sytuacja powróci do normalności w jakimś średniookresowym okresie. Takie wakacje kredytowe podają właśnie wędkę, nie obciążając jednocześnie tymi kosztami innych klientów banku, czy to nowe osoby wchodzące do systemu, które kredyt by chciały zaciągnąć, czy też depozytariuszy, bo to trzeba wyrównać. Tyle krótko, z tą ustawą będzie się można zapoznać, jeżeli będziecie Państwo zainteresowani szczegółowymi zapisami, to jeszcze dziś będzie złożona do Pani Marszałek, no i oczywiście jesteśmy do dyspozycji, żeby ją przekazać. Szanowni Państwo, czy są pytania? To jeszcze. Szanowni Państwo, nasi eksperci oceniają, że 70% inflacji to jest wynik błędnej polityki finansowej naszego państwa. Dlatego też to tak boli wszystkich pracowników pracujących głównie w sferze budżetowej, ale też i tych, którzy prowadzą swoją działalność. Dotyczy to również naszych koleżanek, kolegów pielęgniarek i kolegów pielęgniarzy, którzy mają dzisiaj święto. Życzymy Wam, drogie koleżanki, drodzy koledzy, z którymi od tylu lat współpracuję i doceniam Waszą pracę, życzymy Wam lepszych rządów, takich, które będą z większym szacunkiem podchodzić do Waszych uwag i troszczyć się o Wasze również portfele. Szanowni Państwo, jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ zaczęliśmy od wczorajszego spotkania z klubem PiS i jeżeli pan prezes, na co mamy nadzieję, przyjmie zaproszenie Polski 2050, będziemy również pytać pana prezesa, czy prawdą jest to, że miał obiecać klubie Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli w budżecie zabraknie pieniędzy, to nie zważając na warunki ekonomiczne, w tym na inflację, dodrukuje kolejne pieniądze na obietnice wyborcze przed wyborami. Ja przypomnę, że dodruk pieniądza, pustego pieniądza, jest jedną z praprzyczyn tej wysokiej inflacji. Jeżeli prawdą jest, że prezes Glapiński zapewnił PiS, że pieniądze nadal będą drukowane, to inflacja, która w wyniku tego pustego dodruku pustych pieniędzy będzie miała miejsce, zniweczy pracę, ciężką pracę i oszczędności Polaków. Do tego nie można dopuścić i dlatego też będziemy o to pytać prezesa Glapińskiego, czy naprawdę obiecał PiS-owi kolejny dodruk pustego pieniądza przy tak wysokiej inflacji. Czy mamy jakieś pytania? Dziękujemy bardzo w takim razie. Dziękuję.